Cześć, tu Kaczy z BSNJ. Mam info news odnośnie szwedzkie pojazdy premium trafią na pole bitwy 5 października, to już za dwa dni. W tym miesiącu Szwedzi wchodzą z wielkim rozmachem. Nie przegapcie okazji, by dodać dwa niezwykłe pojazdy premium do swoich arsenałów. Zacznijcie szkolić szwedzkie załogi, zanim zostaną wprowadzone pełne drzewa technologiczne. Tam drzewa będą dwa, bo tam są lighty średnie ciężkie i oddzielne jest do niszczycieli. I teraz mamy tak, czołg średni STRV M4257 wyposażony jest w budzące postrach działo z magazynkiem, które może unicestwić wroga w jednej serii strzałów. Upewnijcie się tylko, że macie za czym się ukryć podczas przeładowania. Szwedzki bohaterski niszczyciel czołgów 8 poziomu Stark STRV S1 wprowadza do gry tryb ostrzału. Dzięki temu nowemu stylu walki Stark posiada wyśmienitą celność i potencjał zadawania uszkodzeń. Przejdźcie w tryb jazdy, aby szybko przemieścić się do odpowiedniej kryjówki. Należy używać tych trybów zgodnie z przeznaczeniem. Oddane strzały z trybu jazdy są zmarnowane, a w trybie ostrzału od nikogo nie uciekniecie. Dodatkowo w trybie ostrzału siatka maskująca i lorneta polowa pozostają aktywne przy obrocie kadłuba. Zdobądźcie obydwa pojazdy premium w olbrzymim zestawie dostępnym od 5 października lub zgarnijcie jednego z nich od 9 października. Nie czekajcie zbyt długo, znikną ze sklepu na koniec miesiąca. I teraz jak tu działa ten tryb ostrzałów przy tym niszczycielu? Wciśnij przycisk tryb ostrzału, ten sam co blokada kadłuba. Zobacz ustawienia sterowania w opcjach. Aby przełączać między trybem jazdy i ostrzału podczas bitwy. Pamiętaj, że przełączenie między tymi trybami trwa chwilę, a w tym czasie nie można strzelać ani się poruszać. System celowania. Widok snajperski z pierwszej osoby działa inaczej w trybie jazdy, podobnie do widoku w trzeciej osobie. Kontrolowana jest kamera zamiast działa, która porusza się w kierunku wskazanym przez kamerę. Podczas ruchu kamerą w trybie ostrzału zawieszenie jest używane, by nakierować czołg w tym samym kierunku. W dodatku automatyczne celowanie pozostanie włączone podczas przełączania widoku między pierwszą i trzecią osobą. W przeciwieństwie do innych pojazdów, w których celowanie automatycznie się wyłącza przy przełączaniu do pierwszej osoby. Czyli musimy wcisnąć blokadę kadłuba i wtedy możemy sobie przejść ten tryb ostrzału. Teraz zobaczmy sobie te dwa czołgi. Nie ma jeszcze do nich danych. To jest ten met średni szwedzki magazynek. Tu mamy parę slajdów. To jest STRV M4257. Zobaczmy sobie jak wygląda, czyli paraboliczna wieża, to jest chyba na podwoziu czołgu ala coś francuski, jakiś tam AMX, są poglądowe slajdy. I to jest ten Stark STRV S1 niszczyciel z nieruchomym działem i tutaj mamy tylko na zawieszeniu opuszczanie i podnoszenie w tym trybie snajperskim. On będzie w tą flagę szwedzką jako czołg premium 8 niszczyciel. Poglądowe slajdy. O, tu są te wychyły pokazane. Tu jest wychył w dół, wychył w górę. Ok, tak się one prezentują. Zestawy japońskich bohaterów, chyba szwedzkich bohaterów. Stark STRV S1 i STRV M4257.
Tak jak zawsze, wszystkie pojazdy premium zakupione w sklepie są wyposażone w załogę wyszkoloną 100%, miejsce w garażu, komplet amunicji składający się z pocisków standardowych i premium, a także zapewniają dostęp do operacji asów przeznaczonej dla danego pojazdu. Operację asów należy ukończyć w ciągu 7 dni od daty zakupu zestawu. I teraz mamy ceny i te zestawy. Zobaczmy sobie, od 5 października do 27 października Szwecja olbrzymi zestaw. Szwecja olbrzymi zestaw Prime, czyli STRV M4250 Alt A2. Nie ma danych, ale zaraz sobie wejdziemy na wersję PC-tową i zobaczymy sobie dane. Załoga, później Stark STRV S1, ten niszczyciel, załoga. Dwa garaże, 30 dni konta premium, kupon na personalizację załogi 2 sztuki, operacje wzmocnienia razy 3 PD 20 sztuk, dwie operacje do tych czołgów, 20% taniej, 17 tysięcy golda. I teraz mamy pojedyncze zestawy. Ten czołg średni to chyba jest szósty poziom, jak się nie mylę, od 9 października, 27 października, czyli czołg, załoga, gara, 7 dni konta premium, operacja wzmocnienia PD razy 3, 15 sztuki, operacja do tego meda, 15% taniej, 5800. Kompletny zestaw tego niszczyciela, ósemki Stark STRV S1, kompletny, czyli czołg, załoga, garaż, konto premium 7 dni, operacja wzmocnienia razy 3 PD 30 sztuk i operacja do tego czołgu 15% taniej 14 tysięcy golda. Szwecja, załadowane zestawy między 16 października do 27 października. Dla tego meda mamy go w cenie 4700. Czołg, załoga, garaż, 3 dni konta premium, operacje wzmocnienia PD razy 3, 5 sztuk i operacje. Te piszą 10% taniej, 4700. Załadowany Stark STRV S1, czyli niszczyciel, załoga, garaż, 3 dni konta premium, operacje wzmocnienia PD razy 3, 15 sztuk i operacje. Dla niego 10% taniej, 13 tysięcy golda. Podstawowe zestawy. Między 20 października a 27 października, czyli MET STRV M4257, załoga, garaż i operacja 4000 golda, niszczyciel 8 tieru, pomalowany w szwedzką flagę, Stark STRV S1 plus załoga, garaż i operacja 12300. Na tego niszczyciela to trochę cena powala, tak na moje, ten med jeszcze jest do przyjęcia. Okej, to by była cena i pokaz tych dwóch czołgów premium, które pierwsze wejdą ze szwedzkiego drzewka. Wejdźmy sobie na tutaj. Gra. Czołgopedia. Nacja Szwecja. I to jest ten. To jest med 6 tieru premium. STRV M4250 Alt A2. Wejdźmy sobie na jego dane. W ramach rozwoju STRV 74 zaproponowano projekt pojazdu z wieżą oscylacyjną francuskiego czołgu MX-13 z działem 7,5 cm CAN STRV 74, ale pojazdu nigdy nie zbudowano. Czyli czołg średni, Szwecja, szósty poziom, to są dane z PC-ta. Gąska, gąsienice szóstka, silnik piątka, radio dziewiątka, wieża szóstka, dział 7,5 cm, kan STRV 74 szóstka. Zobaczmy sobie na dane. Obrażenia między 150 a 185 PW, penetracje między 148 a 190, szybkostrzelność 10,91. Uszkodzenie na minutę 1636 PW na minutę, czas celowania 2,30, celność na 100 metrów 0,35 metra, to jest rozrzut. Pojemność amunicji 60 sztuk, pojemność magazynka 4 sztuki, czyli mamy 4 sztuki w magazynku. Punkty wytrzymałości 700 PW, pancerz kadłuba przód 50, tył 30, boki 20, pancerz wieży przód 40, boki 20, tył 20.
Limit masy obciążenia między 26 i 29, moc silnika 340 koni, moc na tonę 13,28 koni mechanicznych na tonę, prędkość maksymalna 45, prędkość obrotu 38 stopni na sekundę, prędkość obrotu wieży 32 stopnie na sekundę, wykrywanie widzenia 350 metrów, zasięg sygnału 710 metrów. Cechy są podane dla pojazdu załogą wytrenowaną w 100%. To są dane z peceta, przypuszczam, że u nas będą podobne bądź takie same, tylko tu nie ma pokazane, nie jest napisane, depresja działa. Szwedzkie czołgi generalnie średnie i ciężkie mają dość sporą depresję działa, nawet do 15 stopni. Nie wiadomo, jak będzie miał ten. Czyli coś z tego będzie. Zobaczmy sobie na tego niszczyciela. Jeszcze raz tu, ale on tutaj jest. STRV-S1. Tak, to jest ten. Tylko tu jest bez tej flagi i trochę inaczej on wygląda. To jest generalnie to samo. Prace nad zaawansowanym technicznie czołgiem dla armii szwedzkiej były prowadzone przez Svena Berge. Pierwsze szkice wyjątkowego pojazdu powstały w 1956 roku. Do roku 1961 projekt nowego pojazdu był skończony i wybudowano drewnianą makietę. Następnie powstał pierwszy prototyp STRV-S1 wykorzystywany do testu nowego rodzaju zawieszenia pozwalającego na celowanie w pionie działem umieszczonym na sztywno w kadłubie. Do końca 1962 powstał prototyp STRV-S2. Oba prototypy stały się podstawą masowo produkowanego czołgu STRV-103. Poziom 8, niszczyciel Szwecja, gąsienice 8, silnik 9, radio 10, działo kaliber 10,5 cm, kan STRV-103L przez 51, to jest dziesiątka. Uszkodzenia między, obrażenia między 390 a 480. Penetracja, zwykły pocisk 288, premium 330, odłamkowo burzący 53 mm. Szybkostrzelność 5,88 pocisków na minutę, uszkodzenia na minutę 2,294 PW na minutę. Czas celowania 1,40 sekundy, celność na 100 metrów 0,30 metra. Pełność amunicji 50 sztuk, a ten czas celowania tu jest chyba podany w tym trybie snajperskim. W tym trybie ostrzału. Żywotność 1000 PW, pancerz kadłuba przód 30, boki 30, tył 30, czyli jak na niszczyciel to on pancerza nie ma. Masa limit obciążenia 33 a 35 ton, moc silnika 540 koni. Moc na tonę 16,36 konia mechanicznego na tonę, prędkość maksymalna 50 do przodu. One tak samo prawie jeżdżą do tyłu, bo tam będzie deko mniej do tyłu. Prędkość obrotu w stopniach 26 stopni na sekundę, prędkość naprowadzania w poziomie 16 stopni na sekundę. I teraz mamy tutaj przełączenie na tryb ostrzału 2 sekundy, przełączenie na tryb przemieszczania 1,3 sekundy. Zasięg widzenia 350 metrów, zasięg sygnału 850 metrów. To są dane z peceta, też przy załodze 100%. U nas przewidywane będą takie same, no, mogą być delikatnie odchyły, no nie mamy danych, to jeszcze nie wiadomo. Takie by były wstępne dane tych dwóch czołgów i ceny w sklepie premium 5 października. I jeszcze jedno ze strony WOTPC. Pojawiła się nowa tapeta na październik. W tym miesiącu na tapecie mamy nie jeden, lecz dwa legendarne radzieckie pojazdy. T-34 oraz KW-1. Złapcie je w wersji z kalendarzem lub bez. Tu mamy wersję z kalendarzem, różne rozdzielczości i bez kalendarza. Nie wiem, otwórzmy sobie o, na przykład taką. Z kalendarzem, tak ona będzie się prezentować u nas na pulpicie.
I wróćmy sobie do tego, czyli 5 października pojawiają się w sklepie premium dwa pierwsze pojazdy szwedzkie z drzewka. One będą tylko do końca miesiąca, od 5 października do 27 października w zestawach lub później oddzielnie i znikną. Czyli dwa pierwsze czołgi premium szwedzkie. I to by było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.